trenera Ursusa, pana Michała Tarasa. W ciągu tygodnia dwa mecze i dwa inne. No, patrząc po wyniku, zdecydowanie tak. W sumie, patrząc na grę również, bo tutaj byliśmy w stanie dzisiaj nawiązać równorzędną walkę. Byliśmy dobrze przygotowani do tego meczu. Chłopaki w tygodniu nie zgłaszali większych urazów. Udało się odbudować fizycznie przez te krótkie 3 dni po meczu z Legią. Mecz z Legią był przegrany, ale też po analizie wyszło, że zagraliśmy nie najgorzej. Dobre były momenty. No i gdzieś udało się ten mental głównie odbudować, przygotować do meczu z Bronią. Bardzo trudnego dla nas meczu, bo to jest 4. mecz w przeciągu krótkiego okresu. Kolejny raz wracamy wyjazdowo tutaj do Radomia. Wiedzieliśmy, z jakim bagażem stąd ostatnio wróciliśmy. No i było nam to bardzo potrzebne, żeby się przynajmniej przeciwstawić. Tak? No, wygrać to wiadomo marzenie, ale przynajmniej przeciwstawić, nawiązać równą walkę. Skończyło się zwycięstwem i daje nam to życie. Panie trenerze, Dominiku Bednarczyku, jak to wyglądało pana strony? Znowu zapytam, tydzień, dwa mecze. Co się stało? Na wstępie gratuluję gościom zwycięstwa. Spodziewaliśmy się takiego meczu. Ja przestrzegałem zawodników, że ten mecz tak będzie wyglądał, że to będzie zupełnie inny mecz do tego, który był tydzień temu. Wiedzieliśmy, że Ursus przyjedzie do nas z przysłowiowym nożem na gardle i to udowodnili. No, dzisiaj to zaangażowanie, determinacja, walka o każdy metr boiska, to tak mówię, no, chcieliśmy się postawić, przestrzegaliśmy od 3 dni, że to tak właśnie ma wyglądać, bo inaczej nie będzie tutaj to wyglądało, ale nie udało nam się i ze spuszczonymi głowami siedzimy w szatni teraz. Wszedłem, no wszyscy mają spuszczone głowy, wiedzą co się stało, bo ale też no, ja jako trener nie mogę wejść i uciąć ich tych głów, tylko po prostu no, muszę zrobić coś, żeby po prostu jutro wstać, podnieść się, tak jak trener się podniósł po 9-0 tydzień temu, to dzisiaj ja się muszę tak postawić w tej sytuacji i podnieść ich, żeby drużyna wyszła na kolejny mecz za 3 dni, w Wielką Sobotę. Przeciwnik też bardzo wymagający, zresztą w tej lidze na tą chwilę tabela pokazuje, że nie ma drużyn, które gdzieś odpuszczają i po prostu mamy szansę już za 3 dni się podnieść, zrehabilitować. Boli oczywiście to, że przegrywamy u siebie, bo w porównaniu do meczu z Mławą, tam żeśmy kreowali sytuację, tam żeśmy byli agresywni, tam żeśmy gonili, wynik dogoniliśmy, a dzisiaj po prostu gdzieś za łatwo oddaliśmy to pole i po prostu no nie można zganiać, że przeciwnik przyjechał tutaj i był bardzo zdeterminowany, bo to my też tutaj u siebie musimy pokazywać, że to jest nasz dom i tanio skóry nie sprzedamy. Dzisiaj za łatwo, boli strasznie, ale tak jak powiedziałem, zamykamy to, szybka analiza, wyciągnięcie wniosków, podniesienie zawodników. Mamy, tak jak już wcześniej mówiłem, młody skład. Może dzisiaj niektórych zawodników oszczędzę, ale duży plus taki, debiut Kuby Kowalskiego. Duży plus. Ale tak mówię, no, chciałbym, żeby jak najszybciej podnieść głowy i grać, bo to nie jest koniec świata. Tyle z mojej strony.
Ja tylko zapytam, panie trenerze, czy ta wygrana 9-0 to nie narobiła więcej szkód mentalnej niż pożytku z perspektywy czasu? Tak, jak najbardziej. To jest też kwestia, gdzie pewnie psychologowie by fajnie gdzieś mieli pole do popisu, do wypowiedzenia się, że to podejrzewam na szczeblach wyższych dzieją się takie sytuacje, że drużyny wpadają na siebie w ciągu tygodnia w pucharze i w lidze i dzieją się podobne rzeczy. To jest tak, mówię, no, praca nad ludzką głową, gdzie wiemy, że stało się pewne rzeczy, jakie się stały, bo przecież nie mogę powiedzieć, że trener tu celowo przegrał 9, bo to jest nie do uwierzenia, ale no działa to, że po prostu tak ten kalendarz się ułożył, my tak to żeśmy, a dzisiaj żeśmy po prostu nie poszli, ale tak jak mówię, to sobie jutro siądziemy w szatni i zapytamy, bo to ja dzisiaj powiedziałem chłopakom to na spokojnie, bez krzyków, bez emocji. Mówię, minął miesiąc od pierwszego meczu w Ostródzie, gdzie naprawdę to my byliśmy taką agresywną drużyną, nie dającą gospodarzom centymetra, a dzisiaj tak po miesiącu po prostu gdzieś za łatwo żeśmy przeszli. No ale tak mówię, to już jest historia. Gratuluję jeszcze raz gościom determinacji i chcemy przejść już i zamknąć ten rozdział.